Władze miasta postanowiły przyznać kolejny już tytuł mecenasa suwalskiej kultury i wręczyć statuetkę Wierusza firmie Forte. Z rąk prezydenta Suwałk i Zdzisława Przełomca, przewodniczącego Rady Miejskiej, odebrał ją Wiktor Wajna, dyrektor suwalskiego oddziału Forte. Przedsiębiorstwo od kilku lat sponsoruje takie imprezy jak Suwałki Blues Festival czy Dni Suwałk. Nie inaczej było i tym razem. Ma ono w ocenie samorządu ogromny wkład w rozwój naszego miasta i to nie tylko jako mecenasa kultury. Forte inwestuje tworząc nowe miejsca pracy. Ostatnio dołożyło też 10 milionów złotych do budowy pasa startowego. To dzięki właśnie takim niezawodnym partnerom, jak zauważył prezydent Czesław Rękiewicz, Suwałki mogą pochwalić się coraz to dynamiczniejszym rozwojem. Prezydent tutaj nie wspomniał jeszcze innych inicjatyw. Jak już wiecie, firma też zdecydowała wesprzeć piękną inwestycję budowy lotniska w Suwałkach. Może to nie będzie, to może tak brzmi tylko górnolotnie. Będzie to pas startowy o długości 1300 metrów, na którym będą też mogły lądować samoloty do 50 osób. Wykonana w brązie, przedstawiająca Alfreda Wierusza Kowalskiego statuetka wykonana została przez rzeźbiarkę Elżbietę Pietras.